Siemanko, cześć. Jak widzicie, dziś nie jestem w górach. Dzisiaj tylko krótki materiał informacyjny. Jak wiecie, w zeszłym roku udało nam się zorganizować spotkanie z widzami na Wilczym Szlaku. To była jesień, pogoda nie dopisała, ale w sumie było nas całkiem sporo, było bardzo przyjemnie. No i już wtedy podjęliśmy decyzję, że powtórzymy to spotkanie wiosną 2020, ale połączone z biwakiem. Jak wszyscy wiemy, wybuchła pandemia koronawirusa, COVID-19, wszystko się pozmieniało, nie było to legalne. No więc ja czekałem, cały czas czekałem, poluzowano trochę restrykcje, można już wychodzić w teren, można się spotykać, natomiast wciąż nie jest to do końca określone, jak takie spotkania mogą wyglądać, jak nie mogą wyglądać. Więc abyście mnie dobrze zrozumieli, powiem wam tak, nie organizuję żadnego oficjalnego spotkania. Chcę wam tylko dać taką informację, że za 3 tygodnie, to jest 15 sierpnia, sobota, mam zamiar wybrać się do Peak District na Snake Pass, spędzić tam noc na biwaku, następnego dnia w niedzielę od rana po śniadaniu pochodzić trochę po górach, może przejść się na Kinder Scout i popołudniową godziną wrócić z powrotem na parking i wrócić do domu. Jeżeli ktoś miałby ochotę, powtarzam, to będzie wasza decyzja, sami jako dorośli ludzie podejmiecie decyzję. Jeżeli macie czas i macie ochotę wybrać się ze mną na Wilczy Szlak, ja tam będę. Kod pocztowy do parkingu, gdzie będę przez jakiś czas ewentualnie oczekiwał na towarzyszy mojej wyprawy, podam pod filmem. To będzie Snake Pass Woodland Car Park. Tak jak powiedziałem, kod pocztowy znajdziecie pod filmem. Słuchajcie, proponuję, informuję was, że o godzinie 17 ja będę na tym parkingu. Przygotuję kawę, jeśli ktoś przyjedzie, to poczęstuję kawą. Poczekamy chwilę, czy jeszcze ktoś się zjawi. Później udamy się na miejsce, które mam upatrzone na biwak. Tam spędzimy czas na biwaku. Tak jak powiedziałem, rano, jeśli będzie taka ochota, jeśli będzie odpowiednia pogoda, pójdziemy trochę pochodzić po górach i w godzinach popołudniowych powrót. Za 3 tygodnie, 15 sierpnia, robię biwak, na którym możecie się zjawić, jeśli macie taką ochotę. Chciałbym tylko jeszcze raz zaznaczyć, że to nie jest żadne organizowanie spotkania grupowego. Każdy jest dorosły. Jeżeli ktoś chce przyjechać w masce, niech przyjedzie w masce. Jeśli ktoś chce trzymać social distance, jak najbardziej, nie ma z tym żadnego problemu. Tak jak powiedziałem, będzie to biwak, a więc jeżeli chcecie zostać ze mną na noc, to zabierzcie namioty, zabierzcie hamaki, nie wiem, tarpy, pałatki, co tam macie. Miejsce będzie na pograniczu lasku, między skałami, nad rzeczką, więc będzie bardzo miło. Myślę, że jest tam na tyle dużo miejsca, że będzie mogło się rozbić tych namiotów nawet kilkanaście. Zrobimy sobie jakieś ognisko, oczywiście zabezpieczone takie, żeby nie było żadnego zagrożenia. No i tyle, to właściwie chciałem wam przekazać. 15 sierpnia, za 3 tygodnie, drugie spotkanie z widzami Wilczego Szlaku, które, powtarzam, spotkaniem nie jest, informuję tylko, gdzie będę. Kto chce, niech przyjeżdża. Zapraszam was serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się.